Studio Megafon. Twój pomysł. Nasza produkcja. Pani Helena Magryś, urodzona w 1929 roku w Kraczkowej, zachwyca nie tylko niezwykle ciepłą i życzliwą osobowością. Jest ona także utalentowaną poetką, obserwującą świat z wielką życiową mądrością, dystansem i poczuciem humoru. Jej promienność i pogoda ducha potrafią przyciągać ludzi. Uwielbia przyrodę, kwiaty i zwierzęta. W swoich wierszach opisuje często piękno Kraczkowej, swojej rodzinnej, ukochanej wioski. Wielu zapewne nie wie, że pani Helena także maluje. Robi to od najmłodszych lat. Maluje na każdym napotkanym kawałku drzewa. Obrazy są pełne koloru i życia. Galeria pani Heleny mieści się w jej domu. Widok, jaki zobaczymy, wchodząc do niewielkiego mieszkania twórczyni, po prostu zapiera dech w piersiach. Kolorowe ptaki, kwiaty, zwierzęta, postacie świętych, wiejskie pejzaże. Tym wszystkim zupełnie są całe ściany zapełnione, aż po sufit. Te obrazy żyją, przemawiają do nas prawdziwym umiłowaniem świata, przyrody i ludzi. Oddają też ogromną wrażliwość i pobożność ich autorki, która nigdy nie uczyła się malarskiego fachu, ale z pewnością dostała talent od samego Boga.